Cześć, witajcie w dzisiejszym odcineczku. Kontynuacja projektu Ogród. Dziś zawitaliśmy na tarasie i dzisiaj troszeczkę porozmawiamy na temat wypoczynków. Wypoczynek jest to podstawa na każdym tarasie, w każdym ogrodzie i nie tylko. Jest to miejsce, gdzie możemy sobie siąść, odpocząć, wypić kawkę i nie tylko, po prostu się zrelaksować. I dziś troszeczkę porozmawiam na te tematy. Keter ma w swojej ofercie kilka fajnych propozycji dla każdego. Czy to będzie taras duży, mały, czy to będzie taras w bloku, czy to będzie wyranda i tym podobne. I dziś pokażę Wam fajną propozycję. Jest to rodzaj Keter Alibert. Jak dobrze, nie wiem, czy to tak się dobrze wymawia. Tu za chwilę Wam wyskoczy gdzieś na dole ta nazwa. I jest to fajna alternatywa dla każdego. Nie tylko dla rodzin małodzietnych, małorodzinnych, ale również dla osób wielorodzinnych, ponieważ tutaj możemy konfigurować nasz zestaw, tak szczerze mówiąc, indywidualnie. Możemy kupić sobie samo jedno krzesło, sam stolik, ławę podwójną, ławę potrójną, kolejne krzesło i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście są też również zestawy, jakieś tam podstawowe, ale tak naprawdę to właśnie o to chodzi, że my indywidualnie dobieramy swój asortyment i kupujemy to, co chcemy i ile tego chcemy, i to jest właśnie duży plus. W tym momencie ten zestaw bardzo fajnie się prezentuje. Jest to taka imitacja wiklinowa. Mamy w zestawie, i akurat mój zestaw składa się z dwóch wygodnych takich foteli, są bardzo wygodne, plus głęboki stolik, gdzie w środku mamy taką komorę, gdzie możemy sobie właśnie na przykład pochować gąbki, które mamy w zestawie, ale również inne szmergały i tym podobne. Jest to naprawdę świetna alternatywa dla każdego, kto ceni sobie właśnie wygodę podczas leżakowania, przesiadywania na tarasie i nie tylko. Jest to naprawdę bardzo mocna i solidna konstrukcja. Mamy tutaj bardzo fajnie pakowane te nasze elementy. Już był o tym post, nie wiem, czy nawet nie był filmik o składaniu na szybko, jak składałem ten zestaw. Użytkuję już naprawdę kawał czasu i serdecznie mogę go polecić z czystym sumieniem. I to jest fajne, że nie musimy kupować całego zestawu. Możemy sobie na przykład kupić, widzicie, tam dalej w tle jest ława, też Ketera, ale inny model, ponieważ taki właśnie chciałem i taki właśnie zakupiłem, który też będzie niedługo omówiony. Więc tak naprawdę my wybieramy, co chcemy i jak chcemy. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Tak jak mówiłem, w zestawie mamy fajną gąbeczkę, którą możemy sobie tutaj śmiało prać. Wszystko mamy na suwaczek, tutaj mamy w środku gąbeczkę. Wybieramy sobie poszewkę bez żadnego problemu, siadamy, odpoczywamy, pyk, nie ma problemu, jesteśmy, odpoczywamy. Bardzo szerokie, bardzo wygodne, tutaj mogę tak porównać z innymi markami innych producentów, to jest tak, że tutaj tak strasznie wąsko i mało komfortowo. Tutaj dla faceta naprawdę mistrzostwo świata, podparcie mamy delikatnie pochylone. Zobaczcie, mamy delikatnie pochylone, więc tutaj mamy wygodę komfortu podczas po prostu sobie wypoczynku, leżenia, piwkowania i tak dalej, oczywiście bezalkoholowego. W pracy, poza pracą, wiadomo, więc naprawdę bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o stoliczek, już go ściągamy, też Wam pokażę, żeby nie było. Bardzo fajny, bardzo wygodny. Zobaczcie, mamy oczywiście otwieraną górę, wyciąganą, zobaczcie, voilà. A w środku mamy fajnie, dużo miejsca, możemy tutaj właśnie nasze gąbeczki na przykład na koniec wrzucić bez żadnego problemu, schować na przykład przed deszczem. Na przykład, jeżeli będzie mocno wiało, będzie mocno lało. Fajna opcja. Jeżeli chodzi o budowę i
lekkość. Tutaj jest naprawdę tworzywo bardzo lekkie i bardzo wytrzymałe. Nie pamiętam, jaka tam jest waga producenta dopuszczalna, ale chyba do 150 kg, więc śmiało taki chłop jak ja, a nawet i większy niż ja, może na takim wypoczynku sobie po prostu posiedzieć i poodpoczywać. Fajna opcja jest również taka, jeżeli na przykład mamy właśnie, w tym momencie mam kolorystykę ciemny grafit i jak nam się zakurzy, bo wiadomo, jak mieszkamy poza rejonami miasta, bywa tak, że po prostu gdzieś tam ten piach z pól, nie z pól zawieje, no tutaj jest fajna opcja, że myjką ciśnieniową, czy nawet wilgotną szmatą, czy na przykład pod ciśnieniem, pod kranem możemy sobie śmiało te nasze po prostu elementy umyć, szybko wyschną, nie przemiękną, nie musimy się martwić, że po prostu jak namięknie, to z czasem po prostu szlak trafi. Jeżeli chodzi o cenę takiego zestawu, na przykład, który ja mam w tym momencie, składający się z trzech elementów, jest to koszt około 700-800 zł, więc to nie jest dużo, ponieważ to nie jest na rok, nie jest to na dwa. Producent, jeżeli chodzi o Keter, ma 5 lat gwarancji na cały asortyment, jeżeli chodzi o tworzywo sztuczne, czy to jest właśnie asortyment ogrodowo-wypoczynkowy, czy domki, skrzynie ogrodowe i tak dalej, więc to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, więc w przeliczeniu na lata użytkowania to jest naprawdę nieduży koszt. Tyle, dajcie znać w komentarzach, czy fajny temat, czy nie fajny. Na pewno na początku widzieliście jakieś przebitki, a jak nie, to za chwilę też na koniec odcinka zobaczycie z bliska właśnie ten zestawik. I tyle. Komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Do następnego. Cześć!